Cześć, witam Cię w kolejnej części poświęconej projektowi Ethereum. Tym razem skupię się bardziej na Ethereum w wersji 2.0, czyli na to, co większość tutaj społeczności zorganizowanej wokół świata kryptowalut i technologii blockchain w tym roku na pewno czeka. Jest to trzeci odcinek o projekcie Ethereum, także zapraszam do śledzenia również całej playlisty, która na moim kanale odnośnie projektu Ethereum się znajduje. Pierwszy odcinek dosyć standardowy, analiza projektowa, analiza technologiczna Ethereum. Następnie to, z jakimi problemami Ethereum na tę chwilę się boryka oraz jakie mogą być ich potencjalne rozwiązania. Kolejny odcinek, czyli podejście do centralizacji na blockchainie Ethereum od trochę innej strony. I odcinek, który obecnie oglądasz, przedstawiający to, w jaki sposób i gdzie między innymi można śledzić to, co dzieje się w Ethereum 2.0, jak te postępy prac wyglądają. Tutaj czasami w internecie można wiele opinii przeczytać, przynajmniej ja się z tym spotkałem, że nie widać tak naprawdę, czy Ethereum, czy fundacja Ethereum w ogóle pracuje nad wersją 2.0, ponieważ nie ma przynajmniej na stronie organizacji, na GitHubie, na stronie organizacji Ethereum nie ma żadnego kodu źródłowego, który by na to wskazywał. Natomiast jest spisana specyfikacja techniczna, czyli takie założenia mówiące, jak tak naprawdę to wszystko ma działać. Są to dosyć takie techniczne opisy, które umożliwiają po prostu implementację klientów przez podmioty współpracujące z Ethereum Foundation i właśnie między innymi mające możliwość tworzenia tego protokołu w kolejnej wersji. Oczywiście na stronie GitHub, gdzie znajdujemy dokumentację do protokołu Ethereum, cały roadmap, który właśnie wyświetlam na ekranie. Tutaj mamy poszczególne kamienie milowe, które są wyspecyfikowane do osiągnięcia podczas właśnie całego procesu migracji na Ethereum 2.0. Te wszystkie tutaj pojęcia tak naprawdę są dosyć jasno wyjaśnione na innych kanałach kryptonarodu. Także może tylko skupię się na takim ogólnym wprowadzeniu. Przede wszystkim Ethereum 2.0 wprowadza nowy algorytm uzyskiwania konsensusu, czyli Proof of Stake. Dodatkowo jest to wspomagane shardingiem, czyli takim porcjowaniem całego protokołu, wszystkich nodów na mniejsze, powiedzmy w cudzysłowie, organizacje, które będą realizowały określone czynności, a następnie ich wyniki będą po prostu rozgłaszane. Sharding, pojęcie dosyć już stare, znane na pewno wszystkim związanym, którzy są związani z technologią baz danych. Tutaj również pewnego rodzaju jest przewidziana implementacja WebAssembly, czyli technologii, która tak naprawdę wkrada się w coraz więcej projektów opartych o blockchain, coraz więcej projektów kryptowalutowych i myślę, że to jak najbardziej tutaj również pozostaje śledzić. Wracając do tego, gdzie tak naprawdę mamy możliwość analizowania tego, co dzieje się w kontekście Ethereum 2.0 i czy to wszystko podąża w dobrą stronę zgodnie oczywiście z roadmapem. Można trafić w internecie na stronę firmy Prismatic Labs, która jest właśnie partnerem fundacji Ethereum i ta firma posiada oczywiście kompetencje, aby właśnie taką implementację protokołu Ethereum w wersji 2.0 wytworzyć. Co ciekawe, już na ten moment funkcjonuje testnet Ethereum 2.0, w którym oczywiście możemy zobaczyć, w jaki sposób
realizowane jest, w jaki sposób sprawdza się algorytm uzyskiwania konsensusu Proof of Stake na tej platformie. Przechodząc na GitHuba właśnie firmy Prismatic Labs, widzimy główne repozytorium, czyli właśnie implementujące Serenity, jeden właśnie z etapów rozwoju tego protokołu. Widać tutaj naprawdę dosyć spore zaangażowanie deweloperów tworzących właśnie to rozwiązanie. Jest to też dosyć łatwo i muszę przyznać dobrze opisane w tym celu, aby każdy tak naprawdę techniczny użytkownik mógł w dość prosty sposób uruchomić własnego noda właśnie Ethereum 2.0 w testnecie wyspecyfikowanym przez Prismatic Labs, na przykład za pomocą łatwego do zarządzania narzędzia Docker. No, niemniej jednak są to już sprawy technologiczne. Jeśli chodzi o sam postęp prac projektu, widzimy tu ponad 3300 zmian w kodzie źródłowym. Prace obecnie odbywają się na ponad 80 gałęziach kodu. Tutaj zwrócę oczywiście uwagę, aby brać i analizować jedynie branże tak zwane aktywne. Za bardzo może nie interesować się branżami typu stale, gdyż są to branże, na których tak naprawdę już nic się nie dzieje od ponad 3 miesięcy. Dlatego można według mnie uznać je za po prostu porzucone. Jeśli chodzi o issue, to tutaj również według mnie widać postęp prac z tego względu, że organizacja ewidentnie stosuje labelowanie, co oczywiście umożliwia i wzmacnia, poprawia czytelność tego, co tutaj tak naprawdę się dzieje. W większości tutaj tych zgłoszonych problemów, sugestii można spotkać się z dyskusją całego zespołu deweloperskiego. Oczywiście bardzo ciekawa opcja GitHuba. Można przefiltrować sobie te issue, aby wyświetlić jedynie te, które są oznaczone jako bug, czyli jako dosyć istotne błędy, które według mnie powinny zostać zniwelowane, powinny zostać usunięte przed wydaniem kolejnej wersji release. Również mamy tutaj kamienie milowe w obrębie przygotowania właśnie finalnej wersji Ethereum 2.0, czyli takie kroki, które znacznie zmieniają funkcjonalność i pokazują realny postęp w zakresie funkcjonalności, w zakresie zaimplementowanych nowych możliwości całego tutaj rozwiązania. Jeśli chodzi o zakładkę Projects, to również tutaj ciekawa informacja, ponieważ mamy na ten moment dwa projekty, które są w zasadzie w większości ukończone. Przede wszystkim jest to Production API, czyli API przewidziane już na wersję produkcyjną protokołu, czyli na tą powiedzmy finalną. Oraz mamy tutaj pojęcie slashingu, czyli tak naprawdę swego rodzaju karania nodów, które nie przestrzegają zasad zaimplementowanych w protokole, właśnie związanym w przyjętym nowym algorytmie uzyskiwania konsensusu, czyli Proof of Stake. W momencie, kiedy niektóre nody na przykład przestaną walidować transakcje, zatwierdzać bloki lub opóźniać to, w tym momencie zaimplementowane rozwiązania slashingu takie nody mogą wycinać lub mogą po prostu karać w postaci takie jak na przykład odebranie im zastejkowanych tokenów. Jeśli chodzi o zakładkę security, to tutaj na ten moment niestety nic nie znajdziemy. Myślę, że to również ulegnie poprawie w kolejnych iteracjach. Patrząc na zakładkę insights, czyli na te dosyć takie miarodajne wykresy bazujące bezpośrednio na aktywności, widzimy ponad 170 zmerdżowanych pull requestów w okresie ostatniego miesiąca. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dużo i to jest ogrom pracy włożony w ten projekt. Mamy oczywiście ponad 50 zamkniętych issue. Jeśli o mnie chodzi, to uznaję te wartości za dosyć istotne i duże. I jeszcze raz to podkreślę, myślę, że prace w tym projekcie idą
zdecydowanie w dobrą stronę. A zobaczymy, czy ten pierwszy etap właśnie funkcjonowania protokołu Ethereum 2.0 będzie dane zobaczyć nam w obecnym 2020 roku. To wszystko, jeśli chodzi o tę informację związaną z tym, gdzie śledzić postęp nad Ethereum 2.0. Oczywiście stosowne linki umieszczę w opisie tego filmu. Zapraszam również do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Cześć.